Cześć kochani, witajcie. Postanowiłam przy Was urządzić restaurację dla Luka. Luka Danesa, jeżeli kojarzycie, to jest przyjaciel Lorelai. Przyjaciel Lorelai Gilmore. I on w filmie właśnie posiada. Nie wiem, jak to nazwać. Nie nazwałabym tego restauracją. Kurczę, no knajpę w każdym razie. I to jest ta knajpa, którą ja już wcześniej wybudowałam na samym początku, jak tylko zaczynałam tą serię. No ale nie mogłam w żaden sposób przydzielić tego do Luka i dać mu to we władanie. A teraz nareszcie mogę, jestem po prostu przeszczęśliwa, dlatego dostosujemy tutaj teraz tą budowlę do potrzeb gry. Zaczniemy może od edycji menu. Po kolei, najpierw napoje, mleko, sok pomarańczowy, woda gazowana, oczywiście kawa musi być, niech będzie też latte, owocowy napój musujący, czarna smoła, herbata, sok jabłkowy, niech też będzie, mokka, napój gazowany. W zasadzie, przepraszam za mój głos, ale coś pyli i mnie uczuliło. I po prostu byłam zatkany. Przepraszam. Parujący żeńszyn, niech będzie rumianek, zielona herbata. I chyba to wszystko. No weźmy jeszcze te dwie kawki tutaj. Koktajl proteinowy i cappuccino. No i niech będzie słona lama, może jakiś jeden taki napój. Bo generalnie to jest taka, wiecie, jadłodajnia w małym miasteczku. Raczej alkoholi Luke nie serwował. I jakby główne napoje tam to jednak była kawa, herbata, kawa, ponieważ dziewczyny Gilmorki po prostu są wielkimi miłośniczkami kawy. O Jezu! Okej, przystawki. Chleb, makaron z serem, bułka, chleb pełnoziarnisty, frytki, jogurt. Nic specjalnie wymyślnego, słuchajcie, ponieważ to właśnie u Luka raczej takie proste jedzenie było, chociaż on świetnie gotował. Bajgle różnego rodzaju też tu wrzucimy. Bułeczka, okej. I chyba to wszystko. Tace z wędlinami i z serem może być. Zupa dyniowa? Wiecie co, niech będzie zupa dyniowa. A co to jest to ostatnie? Nie, zupa rybna nie. Ale precel, tak. Płatki zbożowe też jeszcze tu dorzucimy. I co jeszcze? Sałatka owocowa? Nie. Ale taka zwykła sałatka ogrodowa. O. Okej. Okay. To przystawki. No i danie główne. No makaron z serem, tak. Tost z serem, tak. Hamburger. Ale nie wedę. Hot dog, jajecznica. Kiełbasa. Kanapki z bekonem, jajka na toście, naleśniki, spaghetti, myślę, że szaszłyki? Nie. Ale niech będzie zapiekanka z taco. Co jeszcze? Gulasz obozowy, to mi tak pasuje. Jajecznica wiejska. I myślę, że to chyba... O, jeszcze ryba z frytkami, niech będzie. Omlet. Takich wymyślnych dań raczej nie. Myślę, że to wszystko. Okej. Okay. Najwyżej coś jeszcze potem pozmienia. I desery. No jeśli chodzi o desery, to też nie będziemy jakoś przesadzać. Niech będzie ciasteczko z cukrem i brownie z paczki. Upiorne ciasteczka niech też będą, bo
Albo niech one będą tylko dostępne w wiecie, w czasie Halloween. Lody czekoladowe, lody waniliowe. Co jeszcze? Ciasteczko owsiane. Wiecie, no nie chcę przesadzać tutaj, ale tak, bułeczki mogą być, ciasto czekoladowe i croissant też. I myślę, że no jeszcze muffinki, to takie też proste. Pączki. Myślę, że wystarczy, już nie będziemy udziwniać. Mamy bez dodatków, czekoladowy, nadziewany kremem. Może być. I co jeszcze? Ciastko czekoladowe, ok. Z masłem orzechowym, czemu nie? Co jeszcze? Może nie będą lody stracciatella? Dużo tu tego. Nie mogę się zdecydować. Deser owocowo-jogurtowy. Tort? No, tort musi być i szarlotka też. Sernik też. I myślę, że to wszystko. Tak, kochani, myślę, że to wszystko. Beza z esencją krowokwiatu. To ciekawe. Dobra. Mamy menu. Okej, słuchajcie. Tutaj tak, szefowie kuchni, szefowie sali. Kurczę, nie wiem jeszcze. Na razie zostawmy. Tak, strój klienta codzienny. Przydziel edytuj, tym się jeszcze później zajmę. Nie wiem, czego tu potrzebujemy. Stanowisko szefa kuchni. Czyli musimy się pozbyć tego. Czekajcie, bo tutaj. Oj, coś usunęłam, co nie chciałam usuwać. Potrzebuję miejsce. Ok. Tutaj blok noży może przestawię. I teraz tak, stanowisko szefa kuchni jest mi potrzebne. Kurczę. Ale to jest to takie z. A ja go nie chcę. A to z kolei kurczę, no. Nie może przenikać przez inne obiekty. Muszę je gdzieś postawić indziej. Czekajcie, wiecie co? Nie wiem, zastanawiam się, jak to zrobić. Najlepiej. Może tutaj. A no tak to jest, jak już ma się, wiecie, wybudowany lokal i trzeba go dostosować, to trochę jest problematyczne. Ale spokojnie, poradzę sobie, poradzę. Myślę, że zrobimy tak. A to na razie przestawię tutaj. Oczywiście potem to zamienię, ale po prostu muszę się. Muszę zrobić miejsce. Muszę zrobić miejsce. O, właśnie o to mi chodzi. Kurczę. Potrzebuję. Muszę przesunąć, tak? Mało miejsca. Wiecie co? Zrobimy tak. Pokaż ścianę. Ojdź, ojdź, ojdź. Trochę wydłużymy tutaj ścianę. Ctrl-C. Move objects.
Teraz muszę się tutaj na górę. Muszę tu na górze poprawić, ale to później. To później. Zrobię to już bez was. Bo co chcę zrobić? Słuchajcie, chciałabym. To jest ok? Ok. Chciałabym jakby. W ogóle to trochę przebudować, słuchajcie. Wiecie co? Nie będę teraz do was gadać. Spuszczę wam muzyczkę, trochę tutaj zrobię i wrócę za chwilę. Jestem z powrotem. Jak widzicie, udało mi się troszeczkę tutaj urządzić. Znaczy urządzić. No. Właściwie nic się nie zmieniło, oprócz tego, że dodałam tutaj z tyłu kuchnię ze stanowiskiem szefa kuchni i no, te niezbędne elementy, czyli stanowisko szefa sali i stanowisko kelnera. Trochę mi się to nie podoba z tego względu, że Luke generalnie wszystkim zajmował się sam. Znaczy. No nie do końca, no bo miał tam jakiegoś pomocnika, który gotował i czasami miał też do pomocy takie miejscowe dzieciaki, które robiły u niego za kelnerów, ale nie wiem, powiem wam, że nie wiem, no ale dobra, zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie działać. Ja tu jeszcze zajrzę sobie do ubrań, obsługi. Szefowie sali, kelnerzy, szefowie kuchni. Kurczę, sama nie wiem, co będzie Luke robił. Za chwilę to zobaczymy, ale dobra. Stroje, szefowie sali. Wiecie, co to takie. Czy chcesz przejść? Tak, chcę. To takie normalne ubranie, wiecie, codzienne. Ale zaraz zobaczymy. No, to jest ubranie szefa sali, tak? Szefowej właściwie. No dobrze. Kurczę. Takie coś normalnego. Jeansy na pewno. Znajdźmy jakieś. Jeansy. Takie zwykłe, klasyczne. O, spoko. Mogą być. I koszulka. Najlepszy byłby właśnie jakiś taki zwykły t-shirt.
Ewentualnie. O, mogłoby być coś takiego. Może, żeby było ładnie to białe. A może z napisem? Fajny, fajny jest ten t-shirt. Słuchajcie, może być. Myślę, że pasuje. Jeszcze tak zobaczę, przejadę tutaj w dół, ale nie, wydaje mi się, że ten t-shirt jest fajny. Okej. Czyli zostaje coś takiego. No i męska wersja. Też jakieś jeansy. Nie, te są fajne, ale kolor inny. O, taki klasyczny. I tu bym chciała na przykład coś takiego, albo taką koszulę w kratę bym chciała. Coś takiego tylko w kratę. Pewnie nie ma. Znaczy, chyba mam gdzieś, ale. Nie wiem, o jest. Jest, jest, jest. Flanelowa, kraciasta koszula, słuchajcie. O to mi chodziło. Tylko niebieska byłaby najlepsza, ale ten niebieski mi się nie podoba. O, czekajcie, ta będzie fajniejsza. Super. Super, taka koszula może być. Aha, buty. He, zapomniałam o butach. Buty zwykłe jakieś. Okej, takie. Musiałam przerwać nagrywanie, słuchajcie, bo po prostu totalnie mnie zakatarzyło. Tak to jest, jak zaczynają pylić trawy i zboża. Ja po prostu, no, dostaję naprawdę szału wtedy. To jest masakra. Ale wzięłam tabletkę, poleżałam chwilę, poczekałam, aż zacznie działać i już jest lepiej. Przy okazji zamknęłam okno, to chyba też trochę pomogło. Okej, czyli mamy stroje szefów sali. Potrzebujemy jeszcze szefów kuchni. To damy sobie tutaj damski. Czemu ten manekin nie ma pępka? To dziwnie wygląda. Okej, czekajcie. Co by tutaj? W ogóle wydawało mi się, że gdzieś były. O właśnie, fartuchy, prawda? Tak. Tak mi się wydaje, że to jakby. Nie chciałabym tutaj wymagać nie wiadomo czego. Myślę, że taki klasyczny fartuch byłby fajny. Zwykły, klasyczny. Ten jest spoko. Zostawmy go. Aha, jeszcze buty. Znowu zapomniałabym o butach. Buty też tenisówki. Co to tam? Ale białe. A czemu nie? Dobra. I męski. Ha, obowiązkowo. Ojejku, już wiem, muszę dodać czapeczkę. Chociaż nie wiem, czy to się da. Czekajcie, zaraz zobaczę. Czapeczkę, tak, czapeczka musi być. Czekajcie, czekajcie. Zobaczmy. W ogóle to bym chciała właśnie coś takiego, ale. Znaczy z takim fartuszkiem na dole. Ale nie chciałabym. Wiecie co, to mi się podoba. Czapeczka. Czapeczka z daszkiem. Poproszę. O, taka czapeczka z daszkiem obowiązkowa. Niebieska. Luk nosił niebieską. O ile dobrze pamiętam. Jeszcze sprawdzę, czy tu nie. No dobrze, niech taka zostanie. I kto to jeszcze został? Kelnerzy, tak?
Okej, kochani, wydaje mi się, że skończyliśmy. Jeszcze się tu przyjrzę, czy czegoś nie trzeba zrobić tutaj, ale chyba nie. Co, czekajcie, bo coś zwisło. Klienci normalnie, tu mamy kuchnię. W razie czego to się tam jeszcze coś dostawi. Tu mamy taki pokój telewizyjny. Możliwe, że dołożę tutaj później stoliki, kurczę, bo tak trochę mało tych stolików tutaj, ale ja wiem, może nie potrzeba więcej. Niech no ja się chwilę zastanowię, dajcie mi moment na przemyślenie sprawy. Wiecie co, zrobimy tak, nie będę dostawiać stolików, ale dostawię trochę krzeseł. O. Tak, żeby wszędzie było maksymalnie dużo krzeseł, ile tylko się zmieści. I myślę, że tak to może zostać. Ja na górze Wam chyba nie pokazywałam. Na górze jest mieszkanie Luka. Oczywiście, no, Luk tu nie mieszka, ale chciałam być gdzieś tam wierna filmowi, to znaczy filmowi, serialowi. No więc tak to wygląda. Tutaj jest takie lukowe mieszkanko. I ponieważ miałam jeszcze pięterko, no więc zrobiłam taką lukową siłownię. Generalnie nawet nie wiem, czy to jest wejście do niej. Jest. Dobra. Słuchajcie, to teraz ja sobie to wszystko pozachowuję i przejdę do Luka, do rodzinki i kupimy tą restaurację. Już dodałam mu pieniążki, które tam potem nadmiar usunę, ale no po prostu nie chciałabym, żeby się okazało, że nas nie stać. Luke nie bierze udziału w challenge'u. No właśnie, challenge'u, Boże. To już dawno przestał być challenge. To jest po prostu luźna rozgrywka, ale spoko. A w każdym razie Luke jest postacią tutaj poboczną, chociaż bardzo istotną. Możemy sobie pozwolić na użycie kodów w jego wypadku. Szczególnie, że jak mówiłam, właśnie zależy mi na tym, żeby był właścicielem tej restauracji. I pomyślałam, że sobie dzisiaj właśnie zagramy nie dziewczynami, tylko zagramy sobie Lukiem. Okej, okay, a nie posiadasz obecnie żadnego lokalu. Zobaczcie, tak wygląda mieszkanie Luka. Znaczy, byliśmy tam u niego. Ono jest totalnie nieurządzone. To znaczy, urządzone tak, jak urządził je. Tak jak w grze, no, od razu było urządzone. Ja nic z nim nie robiłam. A może powinnam. Luke jeszcze mieszka z siostrą i mieszka z ojcem, chociaż generalnie mieszkał sam. No, ale na razie, ponieważ on jeszcze jest nastolatkiem. Właśnie zaraz zobaczymy, czy on będzie mógł kupić tą restaurację jako nastolatek. Fundusze mamy. No, dodałam tutaj kasiorki. Ajajajajaj, nadal niewystarczająco duże. Luk, musimy cię jeszcze tutaj zaopatrzyć trochę więcej pieniążków. Motherload, yeah! I jeszcze raz. Okej, okay. Kupujemy. Okej, czekajcie, teraz ogarniam. Przelej fundusze do swojego lokalu, fundusze rodziny. No dobrze, przelejmy. Teraz tak. Utarg z poprzedniej zmiany, liczba klientów, zysk z posiłków, fundusze lokalu, punkty bonusowe. Słuchajcie, ja w ogóle nie wiem, jak to się w ogóle tym zarządza w tej chwili. Zarządzanie restauracją to ciężki kawałek chleba. Około 60 nowych lokali zostaje zamkniętych już w ciągu pierwszego roku swojej działalności. Dzięki właściwym technikom postępowania i wykwalifikowanemu personelowi, atrakcyjnemu menu oraz odrobinie krwi, potu oraz potu i łez, Twoja restauracja może jednak odnieść sukces. Aby poznać więcej szczegółów, przejdź do lekcji Zarządzanie własną restauracją. Przejdziemy do lekcji. Witaj w lekcjach. Wybierz kategorię. Zjedzmy na mieście.
fundusze. Czy co? Będę jechać po kolei. Nie będę tego czytać na głos. Jak chcecie, to sobie zatrzymajcie, spauzujcie. Ja będę odkrywać możliwości sama, bo po prostu nie chce mi się tego teraz czytać. Bonusy restauracyjne. Jedzenie w restauracji. Zarządzanie własną restauracją. Pracownicy. Dobrze. Wiecie co, ja tu jeszcze szybciutko. Nie. Chciałam tylko, żeby wyłączyć starzenie. Nie wiem, nawet tych wszystkich pozostałych simów, żeby mi tam się gimorki przypadkiem nie postarzały. Automatyczne starzenie grani simowie. Automatyczne starzenie nie grani simowie. Wiecie co? W ogóle nie chcę, żeby się starzeli. Przynajmniej na razie, dzisiaj, jakby w tej rozgrywce. Potem to sobie pozmieniam, ale po prostu nie chciałabym, żeby to teraz miało jakiś później wpływ na, no na to, jak będę grała z Gilmorkami. Dlatego dzisiaj sobie wyłączę wszelkie starzenie z simów. Okej, okay, kurczę, Luke, no nie wiem, no. Aktualnie zamknięte. Ustawienia restauracji. Co możemy zrobić? Marża. No dobrze. Reklamy. Brak. Edytuj menu. Okej. Co to jest? Zarządzaj pracownikami. A czy luk może być? No nie wiem. Christopher? Dobrze, zatrudnijmy Krzysztofa. Szef, jako szefa kuchni. Zatrudnijmy. Olgę jako kelnerkę. Gdybym ja sama chciała robić za szefa sali, mogę tak, czy nie mogę? Otwórz. Luke chyba nie wiem. Czekajcie, spróbujemy bez szefa sali na razie, bo. No tutaj przyszedł, ok. Luke, tutaj rozmawiasz z Simką. Luke, podejdź tutaj. Kurczę, Luke, ja bym chciała, żebyś ty jakby prowadził tą restaurację. Nie wpuszczaj nowych klientów. Zarządzaj Simem Krzysztof. Nie, to Luke chyba musi się zajmować klientami, tak? Zarządzanie, witam. Przyjazne powitanie. Kurczę, nie wiem. Nie wiem, jak to działa. Tak, przyjazne powitanie. Ja bym chciała Luka zatrudnić. Czemu nie mogę Luka tutaj zatrudnić? No halo. No nie wiem, nie wiem. Dobrze, niech będzie Kinga. Zatrudnimy Kingę. No i
zobaczymy, słuchajcie, jak nam się tutaj będzie działało. Luke gdzieś poszedł, nie wiem, gdzie on poszedł. Poszedł pogadać z kimś. Łazi. Dobrze, szefową sali kupiłeś, tak. I co możemy zrobić? Restauracja. Poproś o stolik. Zarządzaj synką Kinga. Pochwal ją. Zarządzaj synką Olga. No też ją pochwal. Zarządzaj synem Krzysztof. Ustal szybkość gotowania. Normalnie. I też go pochwal na razie. I teraz przyjaźnie przywitaj tą panią tutaj. Może on się może barem zajmować. O, widzicie. Dobrze, to fajnie. Tutaj kobitka jest bez ciała, ale spoko. Wspaniale jest zostać docenionym. Super. Ty, ej, ty tam uważaj. O Jezu, wiecie co? Ja tu chyba powinnam ten przeciwpożarowy wstawić. Ale to może później. Coś tam Luke się nie może chyba dostać. Nie, chwali go chyba. Tak. Czuję się doceniony. Dobrze. Przyjazne. Rozmawiaj z nią o stylach tańca. Z tą już się przywitałeś, to też z nią przyjaźnie pochwal ją. Zajmuj się barem. Zajmuj się barem. No kurczę. Ja bym chciała, żeby on się tu czymś, albo żeby chociaż gotował, a nie, że kurczę, tylko zatrudnia i jest, wiecie, i jest szefem. Wolałabym, żeby on tutaj coś robił. Żeby był szefem kuchni na przykład w tej restauracji, kurczę. Nie ma opcji? Serio nie ma opcji? Szefowie kuchni. Przejdź do bonusów, aby odblokować zatrudnienie większej liczby pracowników. Oto simowie, których możesz zatrudnić. Pewnie musi mieć pracę jako szef kuchni. Wiecie co? Zobaczę za tym. Zastanowię się, ale jeszcze tutaj... No witam panią. Tak. Przyjaźnie. Opowiedz historię grupie. Nie, nie opowiadaj. Może... Może nie wiem, co zrób. Zapytaj ją, jak minął jej dzień. Tą pochwal. Co tu jeszcze? Sprawdź, czy im niczego nie brakuje. O, widzisz. Pewność siebie. No słuchajcie, zobaczymy, jak nam to wyjdzie, nie? Bo to tak ciężko powiedzieć. Opłaciłabym szkolenie tym pracownikom, tak w ogóle. Ale zobaczymy, jak pójdzie nam jak dzisiejszego dnia. W ogóle, co te trójeczki znaczą? To bym chciała się dowiedzieć. Ale podejrzewam, że dowiem się tego trochę później. Dobrze, Luke, wiesz co? Przestań się już zajmować barem, bo tam nie podejdziesz nigdy do tych ludzi. Nie wpuszczaj nowych klientów. Nie no, wpuszczaj. Jeszcze nie mamy stolików pozajmowanych, także spoko. No i jak tam? Proszę mnie zawołać. Chyba się ucieszyli. Trochę za szybko. Trochę za szybko to wszystko leci. Ale wydaje mi się, że powinni być zadowoleni.
Dobra, nie będziemy nadawać priorytetu. Te dziewczyny tutaj nie siedzą przy stolikach, więc tak. Już przywitano, dobrze. Tego Sima też już przywitano. Nie wiem, co możemy zrobić. Więcej opcji. Poznaj ją. Ładna kobieta z niej. No i coś nam. Aha, coś nam mniej. Oj, Luke musi do toalety. Dobrze, to leć, Luke. Luke musi do toalety. I sam robi się głodny, więc tak. Może. Nie wiem. Ciebie trzeba chyba wysłać na szkolenie, wiesz? Opłać mu szkolenie. Krótkie. Bo on coś taki kiepawy jest. I co jeszcze? Zwisło. Poszedłeś do tej toalety? Nie poszedłeś, bo nie masz czasu. szkolenie po skończeniu zmiany. Chce pan pomóc mi się rozwijać, czy próbuje mi pan uznać, że kiepsko pracuję? W każdym razie lepiej będę się pilnie uczyć. No właśnie tak, wiesz, no lepiej się poucz pilnie. Przyda ci się. Co marudzisz? Nie marudź. O, tu nam kobieta idzie. Ty, ej, ej, stój, 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 moja droga. Tu się nie wchodzi. Aha. Boże, tu jacyś ludzie nam się kręcą. Cholera. Przepraszam. Przepraszam, wiecie co? Ja tu muszę po prostu zablokować te drzwi. Tu nie może być dojścia. No dobra, dzisiaj niech sobie tam łażą. Wleźli mi na górę do domu, no wiecie co? No wiecie co? Czy możemy coś tu z panią zrobić? Chyba nie. Czy z wami możemy? Podaj im darmowe napoje. Niech mają. Niech mają. Zobaczymy, czy będziemy stratni, czy coś zarobimy na tym dzisiejszym dniu. Chyba będziemy stratni, ale no spoko. O, już wychodzą. To nie, to spadajcie. A, czyż tak? Mówisz, mówisz? Podasz jej napoje? Ona coś chyba zamówiła. Tak, Luke poszedł spać. Dziecko, skoczę tu na górę. Zobaczę, kto tutaj mi jeszcze siedzi, bo tak. Tym panem może się... Nie, już go przywitano. Belli też już nic nie jesteśmy w stanie pomóc. Nie wiem dlaczego, ale okej. Luke, czego tobie trzeba? Luke jest głodny, wiecie co? Poproszę o stolik. Wiecie co? Ja Luka zatrudnię jako... Nie wiem, jako szefa sali chyba. Albo jako kelnera, albo jako... Kurczę, nie wiem. Zobaczę w ogóle, jak mogę, bo on jest nastolatkiem, więc jakby chyba... Chyba będę... chyba będę miała ograniczone możliwości. Ale chcę spróbować, chcę po prostu zobaczyć, czy mogę go też zatrudnić tutaj, jakby w restauracji, żeby on też tu pracował, a nie tylko zajmował się tymi ludźmi, gośćmi. Zobaczmy, czekajcie. Zobaczmy. Podróżuj, weź urlop. Znajdź pracę. Barista, pracownik fast foodu, pracownik sklepu. Hmm.
Nie wiem, chyba to nic nie da. A jeszcze zobaczmy, może jak. Kurczę, no nie wiem. Jakbyście wiedzieli, to możecie mi powiedzieć. Podejrzewam, że będę musiała po prostu doczytać. Czy ktoś mi obsłuży? Halo, pani kelnerko. Wiem, że już jest późno. Luke, przeglądasz sieć, dobrze. Zarządzaj simką, restauracja. Zamów do stolika. Co zamówimy? Luke, co ty byś zjadł? Ty lubisz rzeczy zdrowe. Niech to będzie bułeczka. Niech to będzie bułeczka. A ty pani coś tu, pani coś zamówi, pani tu? Czy nie? Czy tak będzie siedzieć? Co my możemy? Nic nie możemy. Dobrze, poczekam. Chociaż jestem już bardzo głodny, więc bardzo proszę o pospieszenie się. Gdzieś ty poszła? Ojej, wow, co to było, panie ten, panie kucharz? Gdzie poszła kelnerka? Poszła do domu? Kelnerka gdzieś wyszła. Nie, jest, idzie. Nie wiem, gdzie ona tam polazła, czekaj. A ty? Z tobą też już nic nie mogę. To oglądasz sobie TV, tak? A ty, kelnerka, co ty tu robiłaś? Aha, rozpaliła ognisko. Ta inteligentna dziewczyna, no dobrze. Tak, już widzę, że tu się ludzie rozchodzą, albo idą do tego ogniska, słuchajcie. Tak mi to wygląda, jakby oni tu sobie. Tak, idą tu do tego ogniska. Haha, fajnie. Kelnerka idzie na górę. Tu macie toalety, gdzie mi tam łazicie na górę do mieszkania, no? Będę to musiała pozamykać. No ale dobra. Czy ja dostanę ten posiłek? Dziewczyny siedzą i się bawią. Niestety nie chcą jeść. Tutaj siedzi jakiś gościu i ogląda, nie wiem co. Aha, telewizor oglądasz. Dobrze. A ja czekam głodny, ale już idzie. Uwaga, idzie kelnerka. Niesie. Przyniosła. Dziękuję. Jakość normalna. Gdzie ty? Jedz. Nie ogląd. Nie pę. Tu. Jedz. Bułka, zjedz. Tak. Wiem, że jesteś głodny. Wiem. Możemy go zmusić, żeby przyszedł tutaj coś zjeść? Chodź tu. Halo? Wiecie sobie. Pomyślałam, że można by to zrobić. No dobra, słuchajcie, zjemy. I myślę, że. Co ty tu chcesz zrobić? Zostaw naczynia. Aha, no dobrze. Dobrze, zamkniemy. Zamknij. I sprawdźmy sobie. Uwaga, sprzedaż, koszt składników, zysk z posiłków, wynagrodzenie, zysk. No cóż. No ale dobrze, to początki, słuchajcie, są trudne. Raport pracowniczy. No ale mu rośnie, dobrze. Okej, słuchajcie, no tak to się prezentuje. Zarobiliśmy trochę punktów bonusowych. Niedużo, ale trochę jest. Jeszcze niestety niczego nie kupimy. Luke jest mega zmęczony. Nasi pracownicy już, jak widać, się rozchodzą. Teraz widzę, że Luke może gotować. Ale kurczę. Nie wpuszczaj nowych klientów. No, słuchajcie, nic nie poradzę. No dobra.
Kochani, żegnam się z wami. Chciałam sobie obejrzeć, zobaczyć, jak to wygląda. No i zobaczyłam. Nie wiem, jeszcze będę sobie doczytywać, douczać się. Wybierzemy się oczywiście tutaj z dziewczynami, żeby one mogły zjeść na mieście. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia i pa, pa!